Drodzy miłośnicy Słowa Bożego, bo tak chyba można nazwać ludzi, którym zależy na tym, żeby żyć Słowem Bożym na co dzień. Pismo Święte przeważnie jest obecne w naszych katolickich domach. Problem sprowadza się do tego, czy jest ono czytane. Protestanci, którzy uchodzą za większych znawców Biblii niż my, uformowali smutny slogan, iż jest ono bestsellerem, jednakże najmniej czytanym. Pismo Święte warto porównać do listu Pana Boga, kierowanego do każdego człowieka. A listy mają to do siebie, że ludzie dobrze wychowani przeważnie je czytają. Wobec Pana Boga też trzeba być dobrze wychowanym. Wypada więc, żebyśmy czytali list, który On do nas kieruje. Ludzie dobrze wychowani również odpowiadają na listy, czyniąc zadość zawartym w nich życzeniom, prośbom, albo też wyjaśniają swoją niemożność uczynienia im zadość. Tak trzeba też czytać list Pana Boga do nas skierowany i tak na niego reagować. Wciąż istnieje zapotrzebowanie na ascetyczne odczytywanie Biblii. Jednym ze sposobów jest porównywanie biblijnych przykładów, postaci i wypowiedzi do konkretnej sytuacji czytelnika. Jest wiele publikacji, które pomagają czytać Słowo Boże. Każdy musi ostatecznie znaleźć własny sposób podejścia do niego. Doradzam rozpoczynanie lektury Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, od ksiąg nieco łatwiejszych, o dominującym wątku narracyjnym, jak Dzieje Apostolskie, Ewangelia Świętego Łukasza, a może na samym końcu sugerowałbym Więzienne Listy Świętego Pawła i Apokalipsę, żeby w Słowie Bożym się rozsmakować. Jednak zawsze podejście do Biblii, którą chcemy z pożytkiem czytać, powinno być poprzedzone zdobyciem minimum wiadomości introdukcyjnych, to znaczy z zakresu wstępu do Pisma Świętego. Wtedy w Słowie Bożym będziemy natrafiali na mniej rzeczy mało zrozumiałych. Pismo Święte nie tylko warto i powinno się je czytać, ale przede wszystkim opłaca się czytać, bo to przecież księga naszej wiary i moralności. Mamy się do czego odwołać, zwłaszcza gdy jesteśmy przekonani, że ostatecznym interpretatorem Słowa Bożego jest nieomylne magisterium kościelne, którego wielu inowierców po cichu nam zazdrości. W dawnych katechizmach znajdowało się następujące pytanie: po co człowiek został stworzony? Odpowiedź brzmiała: żeby Pana Boga znać, kochać i wiernie Mu służyć. To znamienne, iż na pierwszym miejscu jest wymieniona powinność poznawania Boga Jezusa Chrystusa, w którym się Bóg objawia. Lektura Pisma Świętego, zwłaszcza niektórych tekstów, zobowiązuje nas, abyśmy Jezusa naśladowali w codziennym życiu. Poznanie Jezusa Chrystusa ułatwia Jego naśladowanie, naśladowanie według naszych możliwości. Myślę, że to nie są błahe korzyści z lektury Pisma Świętego. Dobrze byłoby stworzyć dla siebie normę nierozstawania się więc z Pismem Świętym każdego dnia. Na początku zwróciłem się do Państwa jako do miłośników Słowa Bożego. Myślę, że nazwanie to każdemu powinno sprawiać satysfakcję i przyjemność. Nam duszpasterzom wypada za rozmiłowanych w Słowie Bożym dziękować i życzyć wszystkim, by z czytanego i słuchanego Słowa Bożego odnosili jak największe korzyści. A warto pamiętać, że czytane i słuchane Słowo Boże, zwłaszcza to słuchane, to ważna rzecz, ponieważ w Piśmie Świętym jest powiedziane, że wiara rodzi się ze słuchania. Życzę zatem Państwu owocnego wsłuchiwania się w Słowo Boże. Mówił do Państwa biskup emeryt Kazimierz Romaniuk, Warszawa, Praga.